Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Zakończyliśmy 22. serię gier PKBP Ekstraklasy. Ostatni poniedziałkowy mecz to było starcie Zagłębia Lubin z Miedzią Legnica. Starcie derbowe, taki mecz o 6 punktów na dole tabeli. Natomiast zanim powiem standardowo dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, a także do przycisku Lubię to pod filmem, jeżeli oczywiście wcześniej tego nie zrobiliście. Zacznę od końca, bo oczywiście no to, co mam w głowie, no to jest, są sprawy najświeższe. Wydaje mi się, że gigantyczna kontrowersja, chyba nawet większa kontrowersja sędziowska niż to, co oglądaliśmy w Mielcu. Dziwię się, że no takie sprawy są w ogóle rozstrzygane na korzyść, powiedzmy, drużyny atakującej w tym przypadku, żeby była jasność. Mówię o tej sytuacji, tej bramce właściwie dla Miedzi Legnica na 1-2, kiedy Miłuszkowicz właściwie wpada w Diusa, w bramkarza greckiego Zagłębia Lubin, który w mojej opinii absolutnie w uzasadniony sposób ma pretensje. Później też bramkarz Zagłębia dość elektryczny z uwagi na różne zawiłości. Wiadomo, Miedź poczuła krew i chciała za wszelką cenę wyrwać chociaż punkt z Lubina. Zacznę teraz od początku. Naprawdę Zagłębie grało solidnie. To był bardzo dobry mecz w wykonaniu podopiecznych Waldemara Fornalika. Ciężko to zestawić z tym spotkaniem w Poznaniu z Lechem. Również nomen omen wygrany 2-1, natomiast tam oglądaliśmy Zagłębie, które rewelacyjnie grało z kontry, które żyło z błędów Lecha, które żyło z tego, że Lech ma problemy z fazami przejściowymi i Zagłębie to świetnie wykorzystało. Dzisiaj trochę więcej Zagłębie trzymało piłkę, ale muszę przede wszystkim pochwalić pomysł Fornalika na to spotkanie, bo pozbył się, mówiąc brzydko, Starzyńskiego. Filip Starzyński spędził ten mecz w większości na ławce, oczywiście pojawił się na meczu w drugiej połowie, natomiast postawienie na duetu napastników, chociaż na papierze to była dziesiątka i dziewiątka. Mowa oczywiście o Pienko i Kurminowskim. Uważam, że świetny pomysł i zdało to absolutnie egzamin. Kurminowski, który wywalczył karnego, który był bliski do tego, do strzelenia bramki ala Zlatan Ibrahimowicz. Kilka centymetrów zabrakło, natomiast cały mecz bardzo aktywny. Czuje przestrzeń, piłka go szuka. Widać, że ten chłopak naprawdę odnajduje się w polu karnym, no i ma jakiś taki naturalny magnes. Pienko natomiast, piłkarz, który nam zaimponował w tym meczu sprzed kilku tygodni na inaugurację rundy wiosennej ze Śląskiem, kiedy no, ten jego rajd, no to obrońcy Śląska będą pamiętali chyba do końca rundy. Również bardzo dobre zawody w jego wykonaniu. No i druga linia, standardowo Łukasz Łakomy. No nie mówię, że dobre zawody, no bo to tak jakbym powiedział, że niebo jest niebieskie. Chodyna, bardzo dobry występ. Poszedł no jak lew do samego końca przy tym rzucie karnym, kiedy najpierw bramkarz Miedzi to obronił. Natomiast później po interwencji bramkarza, po wypluciu piłki, rzeczywiście poszedł jak po swoje i wepchnął tą piłkę do siatki. Miedź natomiast trochę mnie rozczarowała. Uważam, że trochę zawiedli liderzy. Mowa tu oczywiście o Niewulisie, który prokurował karnego. Wydaje mi się, że też Drygas był bardzo powolny w swoich zagraniach, bardzo przewidywalny, nie przyspieszał właściwie i nie dodawał czegoś ekstra do akcji, no bo zwykle to jest taki piłkarz, który stempluje, no który ma dobre czucie przestrzeni, który widzi dużo, no dzisiaj po prostu grał poniżej pewnych oczekiwań, no i na pewno swoich możliwości. Masuras, wydaje mi się, że był schowany do kieszeni, to też z uwagi na to, że Grzybek grał dość defensywnie. Waldemar Fornalik ustawił, wydaje mi się, że pod niego właśnie Mateusza Grzybka, który trafił do Lubina z Radomiaka. Natomiast i taktycznie, i motorycznie Zagłębie mogło się podobać. Nie dziwi więc miejsce w tabeli, bo jest to, tak jak zresztą w tej chwili widzicie na grafice, pozycja 12. Zagłębie odskoczyło z tej strefy spadkowej. No 6 punktów w dwóch spotkaniach, no bo ta wygrana z Lechem, o której wspomniałem, i teraz arcyważne 3 punkty. Miedź nadal zamyka ligową tabelę. Natomiast no jest to drużyna z potencjałem. Wiadomo, że na dole jest ścisk i te drużyny jeszcze będą sobie nawzajem punkty odbierały. Wydaje mi się, że Zagłębie całkowicie jeszcze nie wymiksowało się z tej walki o utrzymanie, natomiast ma kadrę, ma możliwości, przede wszystkim ma młodego trenera, by gdzieś tam nawet walczyć o miejsca 8-10, natomiast Miedź, wydaje mi się, że do samego końca będzie walczyła o utrzymanie. Nie jest to pewne, że spadnie, bo no, Lechia też ma mini kryzys, Górnik wiele właściwie nie pokazał, mimo tego, że wygrał ze Stalą, więc no, mam przynajmniej nadzieję z takiego punktu widzenia kibicowskiego, że emocje będą do samego końca. Dzięki, tak to wyglądało z mojej strony. Zagłębie Lubin 2, Miedź Legnica 1, zakończyliśmy 22. serię gier. Zachęcam do innych materiałów. Raz jeszcze przypominam o subskrypcji kanału, a także przycisku Lubię to pod filmem.